Cześć, z tej strony Dediax i dziś chciałem wam pokazać, jak ja rozbudowuję jak wywalam trawę, o tak wam powiem, ładniej. Może wam oświetlenie trochę włączę. O, już się w miarę ciemno robi, jest 20:37. To jest chyba już, nie wiem, która przyczepa, zaraz wam powiem. Zobaczę w telefonie. Wszystko włączyłem. Dobra. Podniesiemy. Podniesiemy na dwójeczkę. Tak jeszcze. Weźmiemy na dwójeczkę, a posuwu nie włączymy. Tak, to jest super pomysł. Żeby szybciej jechać, to by mnie to tak strasznie rzucało, więc trochę wolniej jadę, a posuw włączam tak pulsacyjnie, tak bym mógł powiedzieć. Mówicie, że tak są nierówne górki, tak? Nie wiem, mogę mu zmniejszyć go na jedynkę i jechać tą prędkością, bo byłoby dobrze, szczerze mówiąc. Tak teraz będę robił. Wcześniej tak robiłem, jak było równiej, to było super. Teraz będę właśnie starał się tak trochę wyrównywać. Nora powiedział mi przed chwilą, żeby tej pryzmy nie zwężać. Bo wiecie, coraz wyżej i ja coraz wężę ją, bo do środka się zbliżam. Bo na środku zrobiłem, o, od gdzieś tam z pół metra luki na samym początku, co nie? I wiecie, i teraz to się powolutku zwierzę do środka, ale staram się, żeby nie zwężać za bardzo. Wjeżdżamy i zaraz włączamy. Mówię oddzielnego takiego vloga nagram, jak tu wjeżdżam. Trawy zostało, a już duża jest ta pryzma. Teraz wam dokładnie powiem ile. Już, żeby nie skłamać was. Jeszcze tylko sobie tam, jak tam zostało. Dobra, włączymy tylko podbierek. Dobra, jedziemy. Włączamy. O, i mam nadzieję, że ładnie wywaliło się równo. No, jest dobrze. Nie jest najgorzej, chociaż mogło być lepiej, tak? Za każdym razem tak mówię. Mogło być lepiej. Teraz, żeby nie widzieli, bo, o, dobra, o, dobra, 3, 5, to czyli 10 przyczep już tu jest, a jeszcze połowy nie zwiozłem tych 10 hektarów, tych 20 chyba, jeden czy dwóch, coś takiego mniej więcej, to jeszcze połowy nie zwiozłem, tego, więc będzie trochę tych przyczep, tak? Będzie. O, światło wyłączę. No. Więc jest dobrze, bo w miarę. Znaczy idzie w miarę. Bardzo, bardzo dobrze idzie ta robota w ogóle. Grube sowałki, to widzicie, tu brat zagrabia tam daleko. Tu przed domem też jest grube, o, grubo. Jeszcze tu nie zaczął zagrabiać. Tu już zagrabia, jak widzicie.
O, tam zagrabia, daleko, mam nadzieję, że widzicie. Tam też jest spory kawał i tam też wielka. Z tego tam jest taki mały kwadrat, ale tam mówię, tam będzie dwie przyciepy na bank. Tu też zagrabił. Tu była ciut słabsza, ale i tak ładne suwałki, jak widzicie. Ładne suwałki. Ja mówiłem mu, żeby zagrabiał na dwa poprzeczniaki, bo ja nie wyrabiam się z zakręceniem, tak? Z tą wielką przyczepą i zostaję na zakrętach. Bo zaczął właśnie nakrobić. I tu też jest kupę roboty jest jeszcze. Jak będę robił jeszcze, ja może w nocy, ostatnio przyczepę jakoś robił, to jeszcze nagram vloga w nocy, takiego króciutkiego, które ja robię, ile zrobiłem, ile przyczep związam, jak pryzma wygląda mniej więcej, no, może coś takiego zrobię. Oczywiście wszystkie vlogi nie pójdą naraz wrzucone, tylko oddzielnie wrzucę dzień po dniu, taka piosenka jest, dzień po dniu. No już nie będę wam śpiewał na vlogu, trochę obciach, tak? O, widzicie, załączyło się tryb nocny i lampy się załączyły, jest czarno-białe. O, i z powrotem, bo tam był flask, to było ciemniej. Więc dobra, kamera w nocy to wszystko widział, bo muszę za długo kupić tu z tyłu, zamontować, żeby widać było i za przyczepą. Tu też byłoby super mieć, tak? Ale taka kamerka to za 100 zł oddzielnie, sama, co nie do monitora. Monitor może, bo można do niego załączyć dwie kamery po wejście. O, tu też widzicie, jest sporo tego. O, tego tu są sarenki. O, trzy sarenki, zobaczcie. No, tu trawka, a tu jeszcze nasze zboże ładnie rośnie. O, tam, gdzie z Kamilem mówiliśmy, że jest wielkie, to już tam cztery przyczepy, tak jak mówiłem. Nie wiem, rok temu chyba było jeden, czy dwa nawet nie było, tak wam powiem. To w tym roku cztery i jeszcze będzie pół przyczepy. Pół będę dobierał z tamtego pola. Jest bardzo dużo w tym roku. Będzie dużo więcej traw niż w tym roku dzięki tego pofermentu, tak? Dobra, to już będę kończył tego vloga. Widzieliście trochę od strony wywalania i od strony jechania, tak? Takiego jeszcze mieliście opryska Waltru. No dobra, no to dziękuję za obejrzenie. Pozdrawiam Sebastiana, Kamila, który vloga. Sebastiana, wszystkich widzących, obserwujących, oglądających moje vlogi na bieżąco, tak? Powiem wam tak, siostra nie chciała ze mną vloga nagrać, niestety, szkoda. Ale no wiecie, może przez to, przez te wasze hejty wtedy, więc jakbyście wtedy byli bardziej milsi i nie wywali i tak dalej, nie. Milsi byli dla niej, to by były vlogi z siostrą. Byłby większa oglądalność, tak? Gdzie się bardziej wyglądali. Ale niestety, wasza zasługa, tak? Dobra, dzięki za oglądanie. No to na razie. Cześć.